Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Więc jest bardzo wiele podmiotów, którym zależy na tym, żebyśmy nie czuli się zadowoleni i usatysfakcjonowani i spokojni. Więc to nie jest łatwe. To jest trochę taka walka z wiatrakami. Ale okej, do brzegu. I właśnie, przez to, że to jest takie trudne, to czasami jest tak, że te sposobiki, chociaż praktyczne, to nie wystarczają. I często jest też tak, że kupujemy za dużo, bo mamy jakieś tam swoje... Nie jesteśmy na przykład, nie wiem, w kontakcie ze swoimi emocjami, czy to, tym sobie zasypujemy jakiś inny problem, który mamy. Więc ja zawsze wszystkim mówię, że dla mnie, oprócz jakichś tam takich praktycznych rzeczy, typu, że nie wiem, zdałam sobie sprawę, ile ubrań nie noszę i tak dalej, i tak dalej, największą różnicę zrobiła terapia. I to tak, i to, że na tej terapii byłam w stanie jakby zauważyć jakieś takie kolejne myślowe, w które ja wpadam, jakieś takie kłody pod nogi, które sama sobie rzucam, a potem muszę jakoś, nie wiem, tak mnie to stresuje, że właśnie kupuję za dużo na przykład, albo idę do żabki po Grześka bez czekolady. Ale jest bardzo dużo osób, które po prostu odreagowują na stres w taki niekoniecznie zdrowy sposób, na przykład wydając za dużo i kupując za dużo ubrań. I to nie nazwałabym tego uzależnieniem, ale na pewno to nie jest jakiś zdrowy taki schemat, nie? Który warto mieć. I tak, po pierwsze najpierw bym zerknęła, co tam w tej szafie wisi i wyrzuciła te rzeczy, które są po prostu ewidentnie na nie. Czyli takie, które od razu wiemy, że nie lubimy, nie nosimy. To bym jakby usunęła z drogi. A w drugiej kolejności wszystko inne schowałabym do jakiegoś pudła, osobnej szafki, gdzie tam nam się to mieści, i wyjmowałabym tylko te ubrania, których potrzebuję. Mhm. I po kilku tygodniach, kilku miesiącach zrewidowałabym, ile tych ubrań wyjęłam. Jestem pewna, że nie będzie ich 200, jestem pewna, że nie będzie ich 100, bo ja będę zaskoczona, jak będzie ich 50. I wtedy warto się zastanowić, co z tą resztą zrobić, i skoro tak właściwie tu ich nie używamy, to czy na pewno one w ogóle do czegokolwiek są nam w tej szafie potrzebne. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.